tak jak w tym wierszu Deskorolka, można po prostu, jest to synonim wolności, sprawia, że wszystko, co robimy, prawda, nas nie interesuje, cieszymy się ze wszystkiego, co robimy, nawet jeśli coś nam nie wyjdzie i tak stajemy i cieszymy się dalej, że po prostu nadal nam się chce i że nadal jeździmy, próbujemy, no i w sumie w końcu osiągamy ten nasz cel, tak? To jest właśnie fajne w tym wszystkim. Deskorolka to drewno, na którym wykonujesz triki. Niektórzy uważają, że to głupie, niektórzy to fajne, dla niektórych to pasja życia, dla niektórych nie. Ja uważam, że to ciekawe. I spędzam z przyjaciółmi masę czasu na deskorolce. Mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że deskorolkę można nazwać sztuką. Jest to sport, w którym możemy być tak naprawdę tak kreatywni jak chcemy, a ogranicza nas tylko wyobraźnia i ewentualnie wytrzymałość naszej deskorolki. Możemy być prekursorami w danej ważnej dla siebie dziedzinie deskorolki. I myślę, że to jest właśnie piękno tego sportu. Na desce możemy poczuć się swobodni, możemy dzięki niej zapomnieć o wszystkich problemach, a także obowiązkach. Jesteśmy także w stanie wyrazić siebie, swój styl i sposób jazdy. Pokazuje to też nam, że wszystko co jest inne niż nasze jest gorsze. Możemy spędzić najlepsze chwile naszego życia z naszymi ulubionymi osobami i usłyszeć ich różnorodne historie, a także możemy stworzyć naszą własną. Deskorolka jest jedyną rzeczą, która tak naprawdę pozwala nam pokazać, kim tak naprawdę jesteśmy w 100%. Pozwala na 100% ujawnienie prawdziwego ty. Bo deskorolka jest rzeczą, która cię w żaden sposób nie ogranicza, a tak naprawdę pomaga reprezentować, tak naprawdę reprezentuje twoją wolność. I nie ma czegoś takiego, że jak jeździsz na deskorolce, to robisz coś źle. Nikt nie może cię przez to oceniać. Ty, jeśli jeździsz na deskorolce, to jeździsz tak, jak tobie się to podoba i jak ty uważasz za słuszne. I najważniejsze jest to, żebyś ty był z siebie zadowolony, nie inni. I właśnie dlatego kocham deskorolkę, jak nic innego na całym świecie.